Prego. Więc, że jest tutaj Radio Via, katolickie Radio Via i dzięki pośrednictwu Radia Via uroczystość Połomii przeżywa cała diecezja. Pozdrawiam więc wszystkich słuchaczy Radia Via i zapraszam do modlitwy razem z mieszkańcami Połomii. Raduję się więc razem z księdzem dziekanem, z księdzem wikariuszem, kapłanami dekanatu, kapłanami rodakami. Raduję się samorządem, szkołą, z drogimi nauczycielami, strażakami i wszystkimi drogimi mieszkańcami Połomii, starszymi osobami, młodzieżą i kochanymi dziećmi, których widzę nawet na rękach matek. I razem z wami wysławiam Boga słowami w pieśni: czego chcesz od nas, Panie, za Twe hojne dary, czego za dobrodziejstwa, którym nie masz miary. Wdzięcznym Cię tedy sercem, Panie, wychwalamy, bo nad nie przystojniejszej ofiary nie mamy. Wydano piękny, niewielki folder poświęcony dziejom Połomii, Kościoła i cennym zabytkom. Wieś Połomia przeżywa jubileusz 650-lecia, a leży w malowniczym regionie niedaleko Rzeszowa na Pogórzu i również w dolinie pomiędzy wzgórzami. Doliną płynie Woźniczanka, którą autor pięknego folderu określił mianem Krnąbrna. Połomia datuje swoje dzieje od Kazimierza Wielkiego, 1346 rok, założenie wiosny. W XV wieku wiek ten dla Polski był wiekiem złotym, szczególnie dla Krakowa był Felix Seculum Krakowie, szczęśliwy wiek Krakowa, gdzie pięciu świętych mieszkało podówczas w królewskim grodzie. Wiek wspaniały. I wtedy właśnie w tym wieku zbudowano drewniany kościółek, w którym wedle tradycji znajdował się dar Władysława Jagieły, obraz tryptyk. W 1447 roku założona została parafia przez właścicieli niedalekiego Czutca. W 1557 roku wybudowano świątynię w stylu gotyckim z ciosanego kamienia. Tryptyk niezwykle piękny. Przed chwilą z księdzem dziekanem podziwiałem piękno tego tryptyku, uważam za dzieło znakomitej sztuki, zabytek niezwykłej klasy. Niezwykle piękny z Matką Bożą, świętą Katarzyną i świętym Mikołajem. Kościół stary, zabytkowy, a na cmentarzu nagrobki stare jawią się jako cenne zabytki, podobnie i liczne kapliczki przydrożne. Szkoła podstawowa, dom strażaka i ośrodek zdrowia to wszystko, gdzie toczy się życie wioski i życie ludzi, tutaj ogniskuje się życie mieszkańców Połomii. Domem troski Bożej o każdego z nas. A nasz narodowy wieszcz Adam Mickiewicz powiedział, że świątynia i ołtarz są największą wartością narodu. Ze wzruszeniem więc obejmujemy wzrokiem i sercem ten dom modlitwy, przy którym obecnie sprawujemy mszę świętą. W którym to domu modlitwy tyle pokoleń zanosiło uwielbienie, dziękczynienie, przebłaganie i prośbę. Gdyby te ściany z kamienia czesanego
mogły przemówić i ukazać nam dzieje waszych przodków, słuchających Słowa Bożego i przyjmujących sakramenty święte, chrzest, pokutę, małżeństwo, a nade wszystko Eucharystię, dowiedzielibyśmy się bardzo wiele i poległych pochodzących z tej parafii. Dobrze się składa, że dzisiaj poświęcimy kaplicę na cmentarzu i tam wspomnimy naszych drogich zmarłych. Zmarłym dziękujemy za to, że tworzyli tak piękną historię, za dziedzictwo, które nam pozostawili. A za żyjących módlmy się za nas, którym jest dane przeżywać piękny jubileusz, abyśmy umieli z miłością podjąć ich dziedzictwo i nim żyć. Zwłaszcza ludzie młodzi, którzy są nadzieją Kościoła. Do was, kochana młodzieży Połomi, cytuję słowa poety. Każda epoka ma swe własne cele, ale nie depczcie przeszłości ołtarzy, choć macie sami doskonalsze znieść. To w tej świątyni, w bliskości Pana Boga i spotkania z człowiekiem dokonywały się różnorakie przemiany. Tu nieustannie rozlega się wołanie: przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni jesteście, a ja was pokrzepię. Czytania dzisiejszej liturgii niejako potwierdzają to doniosłe znaczenie troski Pana Boga o człowieka, zwłaszcza w Eucharystii, w której Chrystus stał się pokarmem naszym w drodze ku wieczności. Jakże nie wolno nam zapominać o dziejach, o chrześcijańskim dziedzictwie naszej ojczyzny. Konkretna sytuacja Kościoła w Polsce zmusza nas obecnie do szczególnego ratowania dorobku przeszłości, dziedzictwa i przekazania jej przyszłości. Naród, jak to wszyscy odczuwamy, jest zagrożony w swym istnieniu. Dlatego tym bardziej wraca do swych korzeni, do swojej przeszłości. Nie można zrywać z tradycją, ale trzeba ją rozwijać z miłością. Korzystać z mocy Bożej. Jesteśmy świadomi, że Polska to katolicyzm i patriotyzm stanowiące jedność, jak ręce złożone do modlitwy. Wiara i patriotyzm, Bóg, honor, ojczyzna. Z tych haseł dzieje nasze kształtowały niezwykłą ofiarność i niezwykłe świadectwo. W przygotowaniu do tercio milenio adveniente wzywa nas do ponownego odkrycia żyjącego Chrystusa. To jest centralna prawda chrześcijaństwa. Osoba Jezusa Chrystusa. Syn Boży dla nas i dla naszego zbawienia stał się człowiekiem. Otwórzcie drzwi Chrystusowi Panu i nie lękajcie się, wzywa Ojciec Święty. Otwórzcie drzwi Chrystusowi Panu i nie lękajcie się. Wiara nasza buduje się nie na ideologii, ale na osobie Jezusa Chrystusa. W centrum wiary jest ktoś żywy, kochający Ciebie, pragnący Twego serca. Jeśli wierzysz, to nowością życia Twojego, jak u prawdziwych chrześcijan było, jest konsekwentne podążanie za Chrystusem w każdej dziedzinie życia, która mówi do nas: cokolwiek wam Syn mój powie, czyńcie. Ojciec Święty podczas ostatniej pielgrzymki do ojczyzny
wskazał nam, gdzie szukać pomocy. To Jezus Chrystus, jedyny Odkupiciel świata, wczoraj i dziś, ten sam i na wieki. Odkryć żyjącego Pana w Eucharystii i mocą Jego przemieniać świat, to mądrość płynąca z wiary. Jakże Paweński, do dziś gromadzący wiernych, którzy zatrzymują się i klękają, krzyż Jadwigi. Krzyż, przed którym Jadwiga modliła się i rozmawiała jako królowa, rozmawiała z Chrystusem, przeżywając udrękę niesamowitą. I tam historia notuje, odbyło się kolokwium, rozmowa. Chrystus miał z krzyża odezwać się do Jadwigi. Wypełnij to, co ci serce dyktuje. I wypełniła. I Litwa przyjęła chrzest, a ona zrezygnowała. Spragnij swego serca w dzieciństwie, podejmując małżeństwo ze starszym o wiele od siebie Władysławem Jagiełą, by Litwa przyjęła chrzest, umiała złożyć ofiarę dla dobra ojczyzny, dla dobra Kościoła, dla dobra wiary. Moi drodzy bracia i siostry, czytałem gdzieś, że w jednym z parków amerykańskich znajduje się potężny pień drzewa giganta. Przyrodnicy określili, że drzewo to, pień tego drzewa ma kilkaset lat. Potrafiło się oprzeć wichrom i burzom, a nawet przyrodnicy zbadali, że kilkakrotnie przetrzymało uderzenia piorunów. Padło jednak od małych robaczków, które weszły przez korę i od środka toczyły giganta aż padły. Drzewo umiało przeciwstawić się burzom, przeciwstawić się piorunom, a padło od małych robaczków, które od środka toczyły giganta. Jest tu pewna analogia do naszego życia. Te truciciele, robaki, których działania niejednokrotnie my dziś lekceważymy, to drobne sprawy, którymi się najczęściej nie przejmujemy. Ale z kolei drobne sprawy decydują o tym, czy całe życie jest piękne, czy też staje się koszmarem. To drobne sprawy decydują, że w małżeństwie jest kłótnia. To drobne sprawy decydują, że dzieci uciekają z domów. To drobne sprawy decydują, że nie ma rozmowy w domu, że jest atmosfera ciągłego napięcia, ciągłej zawiści. To drobne sprawy decydują, że trudno jest oddychać w danym środowisku. Drobne sprawy. Nie lekceważmy drobnych spraw. Nie lekceważmy wdzięczności, kultury słowa, uprzejmości, prawdomówności, szacunku, sumienności, trzeźwości. Nie lekceważmy, jakże Ojciec Święty w czasie kolejnej pielgrzymki powiedział do nas: mówcie szczęść Boże, mówcie niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, módlcie się przed jedzeniem i po modlitwie po jedzeniu, żegnajcie się przed podróżą, noście medalik. Jak nam Ojciec Święty chciał powiedzieć: nie lekceważcie tego wszystkiego, co przekazali wam przodkowie. A dzisiaj w tym pędzie płynącym z zachodu, w tym pędzie, nazwijmy pseudokulturalne, bo to jest często subkultura tam gdzieś z zachodu, gdzie już odrzucili oni to wszystko, my przejmujemy. W tym pędzie lekceważymy to, co jest dziedzictwem naszym. Lekceważymy często to, co z takim trudem
za co ludzie się bili, ginęli, nie rzucił ziemi skąd nasz lud. Moi drodzy bracia i siostry, jakże trzeba nam wracać, jakże twoja przyjaźń z Chrystusem. Jak wygląda podążanie za Chrystusem ubogim, dźwigającym krzyż, Chrystusem prawdą? Jak wygląda twoje osobiste, przez nikogo niewidziane życie? Jak wyglądają twoje decyzje? Po której stronie się opowiadasz? Czy dopowujesz mu wierności? Jezus Chrystus jedyny, Zbawiciel świata wczoraj i dziś, ten sam i na wieki. Nie ma innego poza nim. On nadaje sens życiu ludzkiemu, bo powiedział, kto idzie za mną, nie chodzi w ciemności. Czeka nas praca organiczna, by przywracać słowom i pojęciom właściwe znaczenie. Co stało się bowiem z mową polską? Przyglądnijcie się, jakim językiem mówią starsi nieraz ludzie. Przyglądnijcie się, jaki język jest w telewizji, często ordynarny. Przyglądnijcie się tym programom, które są tak często poniżaniem ducha polskiego. Przyglądnijcie się. Co stało się z poezją polską, z pamięcią o bohaterach? Sierpień przypomina nam z 1920 roku tę obronę, którą Matka Najświętsza wsparła cudem nad Wisłą, gdzie z takim bohaterstwem cały naród przeciwstawił się najazdowi bolszewi. Sierpień 1944 rok, prawie blisko 200 tysięcy bohaterskich warszawiaków oddaje życie, żeby nie wpaść w niewolę sowiecką, przeciwstawiając się hitlerowskiej, podejmuje powstanie. Sierpień 1980 rok. Jezus Chrystus, jedyny odkupiciel świata, wczoraj i dziś, ten sam i na wieki. Jam jest chleb życia, który z nieba zstąpił. Słyszeliśmy przed chwilą Ewangelię. Kto spożywa moje ciało, będzie żył na wieki. Ta prawda niech towarzyszy nam wszystkim, dorosłym i młodym, przez całe życie. Ten wielki jubileusz, piękny jubileusz waszej wioski, parafii, wpleciony jest również jeszcze jeden jubileusz, którym również cieszy się cała parafia. Jest to jubileusz 40-lecia kapłaństwa drogiego księdza dziekana Jana, waszego proboszcza, który 26 lat buduje wspólnotę parafialną w Połonie. Wszyscy życzymy mu, aby mógł w dobrym zdrowiu i z Bożą pomocą prowadzić parafię do wielkiego jubileuszu chrześcijaństwa, aby cieszył się dobrą współpracą. Jest dziekanem dekanatu niemieleckiego. Przy nim stoi jego brat, kapłan, pochodzą z wielkiej rodziny, 9 ich było. Także się cieszę, że mogę te słowa życzliwe, miłości pod adresem księdza dziekana 40-leciego kapłaństwa złączyć z waszą radością wielkiego jubileuszu wioski i parafii. Świętując wielki i wspaniały jubileusz, chcę wam wszystkim życzyć, drodzy bracia i siostry, wiele błogosławieństwa Bożego w rodzinach, coraz większego umiłowania naszej ojczyzny, której na imię Polska, i tej małej ojczyzny, której na imię Połomia. Umiłowania przez pracę, przez naukę, przez modlitwę, przez uczciwość, przez kulturę, a nade wszystko przez dobroć. Niech te słowa, które dzisiaj święty Paweł w liście do Efezjan skierował
będą dedykowane dla was. Nie zasmucajcie Bożego Ducha, którym zostaliście opieczętowani na dzień odkupienia. Niech zniknie spośród was wszelka gorycz, uniesienie, gniew, żarliwość, znieważanie oraz z wszelką złość. Bądźcie dla siebie nawzajem dobrzy i miłosierni. Święty Paweł pisze, że Efezjan, ja dedykuję te słowa wam. Bądźcie dla siebie nawzajem dobrzy i miłosierni. Przebaczajcie sobie nawzajem, tak jak i Bóg nam przebaczył w Chrystusie. Bądźcie więc naśladowcami Boga, jako dzieci umiłowane i postępujcie drogą miłości, bo i Chrystus was umiłował i samego siebie wydał za nas w ofierze i dani na wdzięczność, wolność Bogu. Niech święty Mikołaj i święta Katarzyna z tego tryptyku upraszają wam potrzebne łaski wierności Chrystusowi Panu w każdej dziedzinie życia. Niech Matka Najświętsza prowadzi was do Chrystusa i otacza opieką każdego z was. Stańcie na drogach i patrzcie, zapytajcie o dawne ścieżki. Gdzie jest droga najlepsza? Idźcie po niej, a znajdziecie dla siebie wytchnienie. Pouczał prorok Jeremiasz. Wszak wolą Bożą jest uświęcenie wasz. W diecezji. Amen. Wierzę w jednego Boga. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za naszego biskupa Kazimierza, aby Bóg go umacniał swoją łaską w pasterzowaniu diecezji. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za kapłanów pracujących w naszej parafii i rodaków, aby Pan Bóg zmarłym dał wieczny pokój, a żyjącym błogosławił ich pracy. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za naszą parafię przeżywającą dziś swój jubileusz, aby wiernie trwając przy Bogu, cieszyła się Jego opieką i błogosławieństwem. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za wszystkich zmarłych parafian, aby przez Boga zostali obdarowani wiecznym pokojem w niebie. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Łaskawie, abyśmy, ufając miłosierdziu, doznali skutków działania Twojej łaski przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Panie nasz Boże, przyjmij łaskawie dary, których sam udzieliłeś swojemu Kościołowi i swoją mocą przemień je w sakrament niosący zbawienie przez Chrystusa Pana naszego. Pan z wami. To i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali. Panie Ojcze Niebieski, Wszechmogący, Miłosierny Boże, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. On przez narodzenie z Maryi Dziewicy obdarzył ludzkość nową młodością. Przez swoją mękę zgładził nasze grzechy. Przez powstanie z martwych dał nam dostęp do życia wiecznego. A wstępując do Ciebie, Ojcze, otworzył nam bramy nieba. Dlatego z chórami aniołów i świętych głosimy Twoją chwałę, razem z nimi wołają. Ty jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.
to wielka tajemnica wiary. Stanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Sprawa, by lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Janem Pawłem, naszym biskupem Kazimierzem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Otrzymaliśmy Ducha Świętego, który nas uczynił dziećmi Bożymi. Dlatego ośmielamy się mówić. Ojcze nasz. Panie, odezwa wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Twoim apostołom pokój zostawiam wam, pokój mój wam daję, prosimy Cię, nie zważaj na nasze grzechy, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i umacniaj w jedności, które żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Pokażcie sobie znak pokoju.
to Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Bardzo proszę, aby pozostać na swoich miejscach. Komunia Święta będzie rozdzielana tutaj wokół kościoła, także poza ogrodzeniem. Proszę.
Boże nasz Ojcze, niech przyjęcie Twego sakramentu zapewni nam zbawienie i utwierdzi w nas w świetle Twojej prawdy. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. To w tym pięknym nastroju i nie było żadnego zaduchu. Nie było, prawda? Bo jest powietrze dobre. To się teraz nie dziwię nieraz, że ludzie lubią tak nie wchodzić do kościoła, tylko stać pod lipami, jak jest w kościele, bo mówią, że jest duszno. Ja pamiętam jeszcze gdzieś tam w Oświęcimiu, jak byłem, budowa była kościoła i nie było dachu jeszcze. Były belki, dachu nie było, sklepienia nie było i ktoś tam stał przed kościołem. Ja przechodzę i mówię, proszę Pani, czemu Pani nie wchodzi do kościoła? Przecież jest miejsce. Ja się boję za duchu. No nie, tam nie ma subitu, no ale tak bywa w życiu. Tak bywa w życiu. Moi drodzy, przejeżdżam tyle razy przez Połomie i nigdy nie była tak ubrana jak dzisiaj. Ubrana, drogi ubrane. Ja zacząłem liczyć te paliki ubrane. Nie wiem, czy ksiądz dziekan nocą ubierał, czy kto to ubierał. Parafia ubierali. Dobrych macie parafia. Ubrali pięknie. Gratuluję Wam. Cieszę się bardzo. Dzielę z Wami tę radość. Tylu pokoleń. Cieszę się. Żeście byli wierni. Żebyście nadal byli wierni Bogu i Polsce. Cieszę się z udziału tylu dostojnych gości. I byli wikariusze, tam widzę gdzieś ksiądz dziekan z osobnicy, już starszy pan, prawda, jest już. Też był wikariusz tutaj, też był wikariusz. Cieszę się, że macie kapłanów rodaków. Znam ich i w zgromadzeniach zakonnych i diecezjalnych. Nie wiem, czy siostry też są z parafii. Jedna jest, oby było więcej, oby było więcej. Bardzo, bardzo się cieszę na pewno, że jest nauczycieli wykształconych i ludzi, którzy w innych częściach kraju pracują. Zachęcam do nauki. Moi kochani rodzice, ponad wszystko pielęgnujcie, żeby się dzieci kształciły. Jeśli chcesz coś dziecku przekazać, ucz je i zachęcaj do nauki. To jest największy skarb, tego im nikt nie zabierze. Ani okupant, ani złodziej, ani pożar, ani powódź, nic. Wiedza zdobyta i będzie służył Polsce, będzie służył krajowi. Panie, zauważyłem, że tyle przeżyć i chciałbym Wam, żebyście mieli taką postawę, o której mówi Ewangelia. Większą ma radość ten, który daje, niż ten, który bierze. Większą ma radość ten, który przekazuje dar, niż ten, który bierze. Więc zauważyłem, że te żniwa dopiero są w początkowej fazie. Już tutaj wieńce dożynkowe, no ale oni się ukryli za lipami. A niech oni tu podejdą, żebym pobłogosławił te wieńce. Proszę bardzo, niech oni przyniosą ten wieniec i mam nadzieję, że do katedry na dożynki też przyjdą z tym pięknym wieńcem. Bardzo prosimy, niech podejdą tu przed ołtarz i pobłogosławimy ten piękny wieniec dożynkowy. W strojach niech przyjdą, tak jak stoją, bardzo proszę. I widzę różaniec zrobiony srebrem, czy z bułek, tak? Bułek. To dlatego, żeby przekazać to właśnie ludziom dotkniętym powodzią. Jakże oni się cieszyli, kiedy Caritas Rzeszowski zawiózł chleby. Pierwsze transporty były chlebem. Jak tam ludzie przyjmowali ten chleb i całowali, żeśmy chlebem ich gościli. Wyście mnie dzisiaj też tu powitali chlebem, pięknym chlebem. To parę bochenków zabiorę je. Zabiorę je do Rzeszowa, może się podzielę z tym innym. I dzieci pięknie powitały pięknymi wierszami. O właśnie, proszę bardzo, zatrzymać się. Tak, co za piękny. To jest Matka Boża Fatimska, ale ta kapa z czego jest wykonana? Z pszenicy. Coś pięknego. Panie wojewodo, czy pan wojewoda widzi, jak pięknie. To jest województwo rzeszowskie. Proszę zobaczyć, jak piękny. A po serce, cudowny, piękny, tak,
No i my tu patrzymy, wy tam nie wszyscy widzicie, bo was jest tak dużo, ale oni na pewno się tam przesuną troszkę, to później zobaczą. Proszę bardzo. Jeszcze jeden. Bardzo się cieszę. I Kościół Połomski, obecny Kościół, choćby się przydał większy, nie wiem, czy by się wystarczy. Obecny Kościół Połomski, ten ma nie 420 lat, to ten, przy którym odprawiamy, ale ten ma pewno parę tygodni. I tu jeszcze jest wieniec, to już z tegoroczny żniw. I to młodzież i dzieci. Bardzo się cieszę, że kochacie ziemię naszą i pola nasze, i Polskę naszą. O, i proszę, grabie są. Wszystkich was chcę pobłogosławić. Moi drodzy, chciałem was pokazać z radością. Musimy ogromnie kochać rolników za ich ciężką pracę, bo niestety dostrzegamy od dziesiątków lat już, że nic się nie dzieje z miłości do rolników ze strony rządu. Nic się nie dzieje, my wolejemy nad tym. Musimy otaczać rolnika szacunkiem naszą polską ziemię i ich ciężką pracę i pomagajmy sobie, zwłaszcza kiedy na roli zostali starsi ludzie, pomagajmy jedni drugim. Pomagajmy, żebyśmy mieli chleba i żebyśmy nie musieli być uzależnieni od krajów zachodniej Europy. Bo mamy piękną ziemię. Polska jest pięknym krajem. Jeśli będzie gospodarność, jeśli będzie wzajemna pomoc, to i innym potrafimy udzielić pomocy. Pobłogosławię te wieńce. Panie Boże nasz, Ty wszystkim stworzeniem dajesz pokarmy w właściwym czasie. Ty nakazujesz rosnąć trawie, ziołom i zbożu, aby stawały się lekarstwem i pożywieniem dla ludzi i zwierząt. Od Ciebie pochodzi bogactwo wody i słońca na ziemi, aby wszystko, co zieleni się i rozkwita, owocowało, gdy przyjdzie czas zbioru. Prosimy Cię, pobłogosław przyniesione do Ciebie pierwociny zieleni tego roku, młody pędy zbóż, trawy, zioła i kwiaty. Zachowaj je od zniszczenia, aby wzrastały, radowały oczy, przynosiły jak najobfitszy plon i mogły służyć zdrowiu ludzi i zwierząt. A gdy będziemy schodzić z tego świata, niechaj nas niosący pełne naręcza dobrych uczynków przedstawi Tobie Najświętsza Dziewica, najdoskonalszy owoc ziemi, abyśmy zasłużyli na przyjęcie do wiecznego szczęścia, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.